Stefan Żeromski był dla swoich współczesnych jednym z najważniejszych i najpopularniejszych pisarzy i intelektualistów. Uważany za wielki autorytet, zwany sumieniem narodu. Dziś trudno wyobrazić sobie, by jakiś pisarz miał tak wysoką pozycję w społeczeństwie. Lecz gdy przyjrzeć się twórczości Żeromskiego i kontekstowi historycznemu jego dzieł, możemy lepiej zrozumieć, kim był autor Ludzi Bezdomnych i Przedwiośnia dla ówczesnych Polaków. Żeromski urodził się w 1864 roku, w tym samym, w którym zakończyło się największe polskie powstanie, styczniowe. Krwawo stłumione o tragicznych konsekwencjach dla Królestwa Polskiego, stało się wydarzeniem często opisywanym w jego twórczości, jak choćby w opowiadaniu Rozdziebią nas kruki wrony, czy W wiernej rzece. Można powiedzieć, że ta data naznaczyła Żeromskiego, który w duchu romantyzmu uważał za swą powinność opisywać cierpienia narodu żyjącego w niewoli i pomagać mu przetrwać. Tworzył bohaterów, którzy na swój sposób starali się walczyć z zastaną sytuacją. Przykładem może być powieść z 1898 roku, Syzyfowe prace, w dużej mierze oparte na jego biografii. Opisuje dzieciństwo i proces dojrzewania szlacheckiego syna, Marcina Borowicza, w rosyjskim systemie edukacji. Władze carskie narzucały bezwzględną rusyfikację dzieci i młodzieży. W powieści jednak młodzi bohaterowie buntują się przeciwko temu zniewoleniu, sięgają po zakazane książki historyczne i literaturę wieszczów, zaczynają czuć się Polakami i myśleć samodzielnie. Wysiłek zaborcy okazuje się syzyfową pracą. Na Żeromskiego silny wpływ miały nie tylko idee romantyczne, ale także myśl pozytywistyczna i socjalistyczna. Walka o niepodległość narodową i o sprawiedliwość społeczną to główne tematy wszystkich utworów pisarza. Uważał, że inteligencja jako grupa społeczna powinna podnieść upośledzone warstwy z nędzy materialnej i duchowej. Pisanie traktował jak pracę dla ojczyzny. Chciał poruszać sumienia i świadomość moralną czytelników. Tworzył portrety bohaterów literackich, którzy starają się poświęcić swoje życie i osobiste szczęście, by poprawić los najuboższych. Do takich postaci należy dr Tomasz Judym z powieści Ludzie bezdomni z 1900 roku. Judym stał się wzorem człowieka wrażliwego o wysoko rozwiniętym zmyśle etycznym. A krytycy i czytelnicy okrzyknęli powieść moralitetem i manifestem przeciwko nierównościom społecznym. Gdy nadszedł rok 1918, a z nim upragniona wolność i niepodległość, Żeromski uważał za swój obowiązek nadal włączać się w działalność publiczną i pisarską. Cieszyły go wielkie pozytywne zmiany, jak choćby przyłączenie Pomorza, ale także odczuwał niepokój wobec problemów, konfliktów i nierozwiązanych spraw społecznych i politycznych. Powieść Przedwiośnie, wydana w 1925 roku, miała być głosem w dyskusji o przyszłą drogę odrodzonej Polski. Na podstawie losów Cezarego Baryki i jego dylematów ideowych pisarz ukazuje różnorodne postawy i światopoglądy, odmienne wizje budowania Polski, w duchu pracy u podstaw czy w myśl idei komunistycznych. Ostatnia scena, w której główny bohater staje na czele manifestacji idącej na Belweder, nie jest wcale pochwałą rewolucji, ale ostrzeżeniem przed nią. Żeromski nie opowiedział się za żadną ze stron. Chciał jednak zaalarmować swoich współczesnych, by z większą determinacją i rozwagą wprowadzali niezbędne reformy i budowali Polskę bardziej sprawiedliwą, demokratyczną i silniejszą. Stefan Żeromski zmarł 23 listopada 1925 roku, a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.